Dzień dobry, dzień dobry. Dawno nie było takiego filmu z porządków w szafie, a nie będę ukrywać, że powinnam zrobić właśnie taką zmianę letnią i jesienną. Ja też wybieram się na urlop i potrzebuję jeszcze tych letnich rzeczy, więc na pewno nie będę tych rzeczy chować, tylko po prostu przejrzę. Chciałabym zrobić też takie porządki, żeby jak najwięcej się pozbyć. Ja mam taką zasadę, że jeżeli chcę kupić coś nowego, to po prostu się pozbywam na przykład dwóch rzeczy, wtedy mogę kupić dwie nowe. Często je kupuję też z drugiej ręki, natomiast ta zasada u mnie działa i dotychczas jak robiłam zakupy, to po prostu gdzieś te rzeczy, wiecie, z szafy wyciągałam i po prostu je na Vinted wystawiałam na bieżąco. Natomiast uzbierało mi się nadal mnóstwo rzeczy, które chciałabym sprzedać, które mi się podobają, ale nie noszę. Wiecie, jak to wygląda, także stwierdziłam, że razem z wami zrobię te porządki. Jeszcze tylko tak wspomnę, że będzie ten film podzielony na pewno na kilka dni, ponieważ ja pracuję 6 dni w tygodniu w bazie i mogę tylko rano robić te porządki, a jednak tutaj potrzebuję w tej garderobie naprawdę wiele czasu, więc będziemy się po prostu spotykać pewnie każdego poranka tutaj i będę wam pokazywała, co danego dnia się pozbywam. Dzisiaj zaczynamy od tutaj tych za mną szaf, więc tutaj będzie najwięcej do przeglądania, ponieważ tutaj dawno porządków nie robiłam i już poza kamerą zdążyłam powyciągać kilka rzeczy, na przykład taki różowy sweterek. Te wszystkie rzeczy będą albo na moim Vinted, albo na moim Selfie. Obie rzeczy wam podlinkuję. W ogóle próbuję się przekonać do różów, do innych kolorów, natomiast jakoś mi to nie idzie. Także tą bluzkę przeleżała całe lato, nie nosiłam jej, także leci do drugiego domu, a to jest Zary nowy sweterek z metkami. Tak samo ten sweterek kolorowy, słuchajcie, nosiłam go całą poprzednią zimę do jakichś zdjęć polskiej marki, natomiast już tak go miałam często, że musi znaleźć nowy dom. Sporo właśnie takich jesiennych rzeczy, na przykład sweterek z Massimo Dutti, on jest na drugą stronę. Będę się też pozbywać takiego garnituru brązowego. Nie wiem, czy wy też tak macie, że mam jakieś rzeczy takie ulubione. W ogóle my mamy tutaj z Rafałem takie 4 przedziałki i ta tutaj w całości jest Rafała. Moje pozostałe są, powiedzmy, 2,5, bo ta u dołu tutaj też jest z Rafała rzeczami. Rafał jeszcze ma też w innym pomieszczeniu swoje ubrania, ale to już bardziej spodnie, jakieś takie, wiecie, kurtki i dodatki. Także zostało mi do przejrzenia białe, beżowe oraz czarne, także mam nadzieję, że pozbędę się jak najwięcej i moja zasada jest właśnie pierwsza taka, że jak chcę kupić coś, to sprzedaję, ale też po prostu jak widzę, że czegoś nie miałam długo, to jest taka, wiecie, fajna zasada, to pozbywam się tych rzeczy, bo jest dużo rzeczy w szafie, które mi się podobają, ale po prostu na przykład od roku czy od 2 lat ich nie nosiłam, także bez sensu. Także co, lecimy tutaj teraz na dół. To jest jedna z moich ulubionych rzeczy, także zostaje nowość. Nowość w szafie też ze sklepu moich rodziców, także to też zostaje. Mam taki kardigan klasyczny i ogólnie mi się na kimś podoba, ale chyba na mnie odkładamy. Kamizelki, jak widzicie, uwielbiam, wszystkie jakie mam noszę, więc zostaje. Dobrej jakości swetry też są ze mną w szafie od lat i po prostu one się nie niszczą, jeżeli się dobrze je pielęgnuje, także też zostaje ze mną na pewno. Kolejna kamizelka zostaje. To jest taka moja nowość, którą jeszcze nie zdołałam założyć w lato. Bardzo lubię rzeczy tej marki, ale właśnie lecę na urlop, także liczę, że sobie ją ze sobą zabiorę, także zostaje ze mną jeszcze na pewno. Krótka biała koszula. Ogólnie kiedyś białe koszule nosiłam bardzo, bardzo często, a teraz, kurczę, powiem wam, zastanawiam się, czy ja ją potrzebuję. Może jeszcze ze mną zostanie. Okej, ta bluza już na pewno idzie na sprzedaż. Ona jest z firmy House of Sunny. Okej, ten sweterek lubię i zapomniałam, że go mam. Taki tutaj kokardki też jest super jakości, także muszę go częściej nosić. To też leci na sprzedaż. Z Cider, taka narzutka, często bardzo nosiłam, natomiast skład mi tak mega nie odpowiada, także odkładam. Co mnie najbardziej denerwuje w mojej szafie, że nie mam żelazka w domu, ponieważ wywieźliśmy je do bazy i przez to mam teraz niewyprasowane rzeczy i dużo z nich nie zakładam, dlatego że są niewyprasowane. Mamy taką malutką parownicę, natomiast ona nie jest w stanie poradzić sobie właśnie na przykład takim lnem, więc chyba muszę zainwestować w żelazko do domu, w jakąś deskę, bym sobie to wszystko wyprasowała i częściej też te rzeczy nosiła. Także wybaczcie, że te rzeczy są niewyprasowane, no ale na razie nie mamy żelazka. Ale jeżeli jesteśmy tutaj, dalej idziemy. Mam piękną lnianą właśnie marynarkę z HM-u jasną i to jest moja jedyna i teraz mam zagwozdkę, ponieważ nie do końca jestem z niej zadowolona w 100% przez to, że jest lniana i bardzo się gniecie. Natomiast nie mam innej jasnej i zastanawiam się, czy na razie ją nie zostawić, a nie poszukać sobie po prostu jakiejś innej. Kolejna rzecz, w sumie już dużo zdążyłam tu odłożyć, bo też za kamerą nie będę wam wszystkiego pokazywać, żeby ten film nie trwał za długo. Jest to z moherem sweterek, ale słuchajcie, mnie akurat on gryzie, może kogoś innego nie będzie gryzł, także super skład, ale na bok odkładam. Jeszcze w międzyczasie na moją kupkę wleciała taka bluza Gapa barankowa. Ona jest fajna, oversize, ale mnie bardzo pogrubia, więc jakoś po nią nie sięgam, także
Odkładam. Powiem wam, że ta kubka tutaj rośnie, tylko problem jest to, że nie mam teraz tych rzeczy, gdzie położyć. Bo wiecie, mam taką szafkę, gdzie mam rzeczy na sprzedaż, ale ona już jest pełna, więc... To jest jedyny problem. Co zrobić z tymi rzeczami odłożonymi, ale zaraz będę po prostu myśleć albo po pracy, a jeszcze teraz przejrzę sobie czarne rzeczy. Mam dwie czarne bluzy Gapa, jedną taką z delikatnym haftem niewidocznym, a drugą z takim dużym i chyba z tym dużym się pozbywam, a tam zostawiam, bo niepotrzebne mi dwie. Mam też taką gigantyczną bluzę Weekdaya, którą kochałam, uwielbiałam, ale ona jest już w takim stanie, że w ogóle leci chyba do śmieci, bo jest po prostu mega, mega zniszczona i bardzo często ją kiedyś miałam na sobie, także leci w ogóle na bok. Wracam do was na górę, tu jest zdecydowanie lepsze światło. Trochę tych rzeczy odłożyłam czarnych, natomiast ciężko mi się nadal pożegnać z wieloma, więc po prostu nie wiem, czy jeszcze na spokojnie, już poza kamerą sobie jeszcze raz nie przejrzę tutaj tego od nowa i tak na pewno nie pomyślę, czy coś jeszcze nie chcę odłożyć na bok, ponieważ z wieloma rzeczami mam sentyment. Natomiast sporo rzeczy poszło na sprzedaż, także... Jestem zadowolona. Pewnie jutro albo pojutrze zobaczymy się z porządków w butach i torebkach. Dzień numer dwa robienia porządków i dzisiaj przechodzimy tak do tego. Wiem jak to wygląda, jest tu okropny bałagan. Nie wiem co mogę powiedzieć. Będziemy dzisiaj to wszystko układać. Trochę butów tu jest Rafała i je po prostu poukładam i nie będę tutaj za niego decydować. Natomiast ja ostatnio w butach już kilka par odłożyłam na bok, takich bardziej wyjściowych, które gdzieś tam kupiłam z myślą na przykład na ślub, ale finalnie założyłam i w tle słuchać Rafała, bo suszy włosy, ale nagrywamy, co? Bo zaraz też muszę wychodzić, także układamy tutaj wszystko. Zawsze mam zagwozdkę na przykład z takim obuwiem, czyli to są takie buty trekkingowe. Bardzo świeci dzisiaj słońce, więc tutaj mają poświaty, ale musicie mi uwierzyć, że to są buty właśnie takie górskie i to jest super, bo kupiłam je w lumpie i po prostu wiecie, jak będę gdzieś szła, to nie muszę wydawać mnóstwa pieniędzy. Myślałam też, żeby pojechać na Maderę w przyszłym roku, więc na przykład tam się sprawdzam idealnie, a kosztowały naprawdę niewiele, natomiast wiecie, na co dzień ich nie noszę i tak zajmują mi to miejsce, nie mam gdzie tego ukryć za bardzo, także zaraz będę siedziała, a wiecie, jak schowam, to już potem... Tego nie znajdę, więc będziemy układać, ale na pewno jedną parę wiem, którą się pozbywam. To są oto te buty, długo musiałam tutaj się zastanawiać nad tym, natomiast nie założyłam ich od dawna, mam jeszcze w kolorze czerwonym i powiem wam, że nie do końca to jest but po prostu dla mnie, jakby moja sylwetka jakoś niekorzystnie w nim wygląda, wolę po prostu albo chyba na płaskim, nie wiem jak to wyjaśnić, ale po prostu nie czuję tego. Nie byłam pewna, czy będę śmigać w baletkach i kupiłam takie w Sinsayu za, nie wiem, chyba... 50 zł, naprawdę może 40, były bardzo tanie i ja w nich spędziłam wszystkie jakieś urlopy, wakacje, wyjazdy, po prostu nie obcierały. Ja nie miałam tak wygodnych butów, więc stwierdziłam, że po prostu kupię coś w lepszej wersji, bo nie ukrywajmy, że takie buty z Sinsaya to są naprawdę maksymalnie na jeden sezon, no może dwa, ale wiecie, one są z takiego cienkiego plastiku, ale naprawdę wygodne i stwierdziłam, że chciałabym coś podobnego, ale skórzanego i teraz w Reserve dorwałam takie za 120 zł, wydaje mi się, że to jest naprawdę świetna cena jak za buty skórzane, także no te prawdopodobnie się pozbędę, a te trochę są inne, no ale nie mogłam nie znaleźć innego lepszej jakości, też nie chciałam, wiecie, kupować baletek za 500 zł, więc te ze mną zostaną, a te prawdopodobnie będę musiała się po prostu z nimi pozbyć, ale naprawdę no dużo ze mną przeżyły te buty. Te buty na przykład kupiłam na Vinted. Bardzo mi się podobają. Miałam je na wyjeździe we Włoszech, tym zaręczynowym. Nie wiedziałam, czy to będzie w ogóle zaręczynowy. Natomiast odpadły mi od nich fleki. Muszę je oddać do szewca. Też sobie to odłożę na bok, żeby po prostu pójść to załatwić, bo jak tutaj leżą, to ja nigdy z tym nie pójdę. Także od razu też tak odkładamy na inną jeszcze kategorię. W ogóle tych butów mam strasznie dużo. Powiem wam, że bardzo dużo. Za dużo zdecydowanie, ale po prostu jakoś buty są takim moim ulubionym elementem garderoby i nie umiem się oprzeć, jak nie, wiecie, znajdę jakąś fajną parę właśnie często z drugiej ręki, więc dlatego mi się ich tak zebrało, ale muszę coś pomyśleć, bo one się przestają tutaj mieścić i wiecie, w wielu parach nie jestem w stanie aż tak chodzić, także muszę to naprawdę jakoś przemyśleć. Trzymajcie za mnie kciuki, muszę wszystko pościągać, poprzekładać i układamy. Mega dziwny kadr, taki z dołu trochę, ale nie mam jak was wyżej postawić, a chcę zacząć od tej szafki z torebkami. Tam na ścianie mam bardziej premium, które po prostu częściej noszę, chociaż mam takie torebki, które... Nie wiem, co z nimi zrobić. Kurczę, jak nagrywam w tamtą stronę, to jest strasznie złe światło. Jak na przykład ta torebka Rzekmusa, ponieważ ona mi już tak zbrzydła, ale nie mam żadnej innej torebki ze złotym wykończeniem, którą mogłabym nosić tak często jak ona. Ona do wszystkiego pasuje. Więc
Na razie chyba tamte wszystkie zostawiam, te premium. I zobaczymy, co tutaj się kryje, bo ja nawet nie pamiętam. Mam też takie dwie codzienne, Prady i Fendi. I noszę je naprzemiennie. One są dosyć w podobnym stylu, bo obie są czarne, podobnej wielkości. Mają srebrne wykończenie. I tą Pradę muszę się pozbyć, bo jest za podobna do tej Fendi. Ale jakoś, kurczę, nie potrafię. Tak myślałam, że to się skończy. Ta torebka mi się tak podoba z Primarka, słuchajcie, ale przez to, że mam te premium i je noszę najczęściej, to tej w ogóle nie używam, więc chyba ją też odkładam na sprzedaż. Tą torebkę uszył mi Rafał, jak się uczył pierwszy raz coś szyć. Nadal się uczy, ale coś takiego testował ze spodni, które po prostu były zniszczone, więc jej się na pewno nie pozbywam. Myślę nad tą torebką, bo ją miałam już tyle razy na sobie, na milionie imprez. Ale kurczę, mam chyba inne, fajniejsze torebki, chociaż ona mi się niesamowicie podoba, ale muszę też jakoś to tak przesegregować. Na razie sobie wszystko ściągam. Nie mogę sobie przypomnieć, skąd jest ta torebka. Kurczę, ona mi się tak podoba, ale minęło lato i jej nie założyłam ani razu. A kurczę, jest taka fajna, nowa. Chyba z jakiejś współpracy ją dostałam. Prześliczna jest ta torebka, więc chyba też się z nią pożegnam, bo mam Fendi i Barbery w beżowych kolorach i je po prostu noszę częściej. Dajcie znać, czy takie omawianie w filmach jest dla Was ciekawe, bo nie wiem, w jakiej formie do końca ugryźć te porządki w szafie, ponieważ naprawdę, jak widzicie, tych rzeczy mam dużo. Mam też taką zagwozdkę, ponieważ mam taki kosz Jacques Musa, który jest dla mnie torbą taką typowo wakacyjną i tak naprawdę na mieście i nie noszę, tylko gdzieś właśnie jak wyjeżdżam. Ale też mam taką torebkę i ona jest bardzo podobna, chociaż to jest z wykończeniem beżowym, te czarnym, ale jednak to jest koszyk. Chociaż teraz w kamerze Wam jak pokazuję, są totalnie inne, to wiecie, o co chodzi. Chodzi o założenie, że jest to koszyk. Ta jest z Zary, ma takiego kwiatka. No i właśnie teoretycznie powinnam z którąś z nich sprzedać, bo są oba koszykami, natomiast stwierdziłam, że obie zostaje, bo tą na przykład jestem w stanie nosić na co dzień, a tą nie za bardzo, jakoś ona jest właśnie dla mnie taka wyjazdowa, natomiast znalazłam taki trzeci koszyk i on już odłożyłam sobie go na sprzedaż i tutaj właśnie mam w środku różne torebki na sprzedaż, także dwa koszyki zostają, jeden idzie. Mówię Wam, że wrócę jak pod frontem, ale tutaj cały czas chcę coś dopowiedzieć, bo mam na przykład trzy torebki, powiedzmy w okolicach czerwieni, bo ta jest beżowa, jejku, nie beżowa, tylko bordowa. I ona na pewno ze mną zostanie, bo ona jest super na jesień, nawet latem jej nie nosiłam. Natomiast mam dwie torebki czerwone. I ta jest tutaj zniszczona, jak wiecie, Balenciagi. Kupiłam ją w Lumpeksie z oryginalną Balenciagą. Natomiast właśnie ma tą wadę i chcę ją naprawić i będę chyba w niej chodzić, w sensie na pewno będę w niej chodzić, bo ten model torebki mi się od lat podoba. A ta, słuchajcie, stwierdziłam, że ją sprzedam, pomimo że mi się mega podoba, ale sporo w niej zrobiłam już zdjęć, jest z Zary, naprawdę fajnie mi się sprawdzała, natomiast jest dla mnie jakaś nieporęczna, więc te dwie zostają, którą odkładam. Ale to jest ciemno dzisiaj, słuchajcie, ale jestem zadowolona, bo tyle mi zostało małych torebek i to są jakieś takie większe. Tutaj mam wszystkie torebki na sprzedaż, więc naprawdę zobaczcie ich dużo, jestem w szoku i tutaj jeszcze ich jest pełno w tej torbie, więc finalnie tutaj zostało mi chyba nawet mniej, bo to są wszystkie małe, no i tutaj kilka dużych, bo ciężko je ułożyć, ale naprawdę super, teraz biorę się za półki te dwie Rafała. Jego butów po prostu nie będę ruszać, ale nadal to wygląda jak mega, mega bałagan i powiem Wam, że opcja z takimi otwartymi półkami nie jest najlepsza. Powiem Wam z doświadczenia, że od razu Wam mówię, najlepiej garderobę jest zakryć, bo nawet jak macie tu fajnie wszystko ułożone kolorystycznie, to zawsze to wygląda jakby był bałagan. Więc lepiej mieć szafki zakryte i my chcemy właśnie w ogóle zmienić sam garderobę, bo nie do końca ona jest przemyślana, szczególnie ta strona z butami, bo tam spokojnie by wyszła duża szafa, a są tylko półki z butami, więc po prostu będziemy robić. No to już myślę w przyszłym roku, bo jak wiecie, zrobiłam remont salonu, nadal nie mam stolika, więc nie kręcę kolejnej części, a chciałam Wam już pokazać całość, bo tam się troszkę jeszcze zmieniło, ale nie ma stołu, bo nie mogę nic znaleźć fajnego, więc po prostu, kurczę, ciężki temat to jest. Na jesień, na wrzesień miałam robić remont sypialni, natomiast słuchajcie, od 2 miesięcy szukam osoby, która mi zrobi konkretnej szafy i jak już się ktoś znalazł, to potem przestała odpisywać albo mówili, że nie da się i w ogóle, więc to jest ciężki temat znaleźć osobę, która Wam zrobi jedną szafę. Wszyscy chcą robić od razu za 30 tysięcy kuchnię na przykład, a nie, wiecie, szafę za 10 tysięcy przykładowo, więc no niestety, trochę nam się to przedłużyło ze względu głównie na tą szafę, ale też po prostu dużo się dzieje, bo wiecie, tutaj nagle się pojawiły jakieś zaręczyny, różne inne rzeczy, zaraz też lecimy na urlop, więc może do końca roku uda nam się zrobić remont sypialni, to zobaczymy,
A potem będziemy myśleć nad garderobą. Pomimo, że odłożyłam tyle butów na sprzedaż i tutaj wszystkie poukładałam, to nadal brakuje mi miejsca na jedną parę butów. I ja już nie wiem, których się po prostu pozbyć. Słuchajcie, zaczyna nam się tutaj robić porządek. Co prawda tutaj jest jeszcze bałagan. To są wszystkie rzeczy na nasz urlop, naszykowane do przymiarki, bo muszę sobie jakieś, wiecie, stylizacje powymyślać i już sobie tutaj odkładam. Natomiast tutaj jest naprawdę sporo rzeczy pozbytych się. Witam Was w trzecim dniu sprzątania. Postanowiłam, że dzisiaj posprzątam płaszcze, ponieważ to mi się w ogóle nie otwiera i tego działu nie sprzątałam od dawien dawna, ponieważ nie wiem, z którą kurtką, płaszczem się pożegnać, ponieważ wszystkie bardzo lubię, więc to będzie trudna sprawa. W ogóle pomyślałam, że taki luźny filmik mógłby się Wam spodobać, ponieważ może Was to zmotywuje do porządków w szafie, może jakieś triki podłapiecie. Ja też na co dzień mam dosyć mało czasu przez to, że wiecie, że mam bazę aż plom, żeby nagrywać filmy i jakoś tak właśnie poczułam ochotę, że chcę nagrać taki luźny filmik. Niestety całej garderoby nam się nie uda posprzątać, już Wam od razu powiem, ponieważ w jednym miejscu mam rzeczy na sprzedaż i nie mam totalnie gdzie na razie to przełożyć, dopóki tego na sprzedaż nie wystawię, a wyjeżdżamy na wakacje, więc po prostu nie chcę tego wystawiać, bo nie będę miała jak wysłać. Także zrobię to po przyjeździe. Mamy też tutaj gigantyczny karton z rzeczami z bazy do wyprania, odplamienia, przerobienia. Gdzieś tam w ogóle w naszym całym mieszkaniu wiszą skóry, które na przykład są do malowania, albo już są pomalowane z jednej strony, więc po prostu zrobimy takie porządki. Garderoba na 100% nie będzie tutaj posprzątana, bo też tutaj dosłownie teraz pod spodem mam całą stertę rzeczy na urlop naszykowane już właśnie, bo sobie tak odkładam, co tam upolowałam, wiecie, albo dostałam, to już na inny film, ale na przykład dostałam od koleżanki taką fajną paczuszkę z trzema miniaturowymi, chociaż one są w sumie duże, produktami firmy, której uwielbiam, także na pewno na urlop zabiorę ze sobą. Kupiłam też, wiecie, jakieś z Action skarpetki uciskowe pierwszy raz, więc będę też testować. Także mam tutaj takie poodkładane rzeczy, ale dzisiaj przechodzimy, tak jak mówiłam, kurtki i biżuteria. Biżuteria to też jest taki temat, gdzieś ją tam zbierałam od dawien dawna, a chcę mieć po prostu mniej, bo i tak chodzę cały czas tym samym, więc może wyciągnę po prostu te organizery i sobie poukładamy. Dzisiaj jest bardzo, bardzo ciemny dzień, ale nie będę zapalać jakiegoś sztucznego światła. No i słuchajcie, tak to wygląda. Po prostu ta szafa, nigdy jej Wam nie pokazywałam, ona dosłownie się nie mieści tu nic niej, także wyciągamy i zobaczymy, bo ja dużo rzeczy z tych lubię, naprawdę. O, a to jest moja nowość. Taki ala zamszowy płaszczyk z Reserve w kolorze takim ciemnobrązowym, bo ostatnio oszalałam na punkcie brązowego. Ale też ciemnobrązową mam taką skórę z futerkiem. Ale to są totalnie dwie inne rzeczy, ta jest bardziej zimowa chyba opcja, także myślę, że dwa brązy mogą być w tej szafie. Natomiast mam też trench taki ciemnobrązowy i wydaje mi się, że on niestety pójdzie na sprzedaż, jest polskiej firmy, natomiast te dwie rzeczy wydaje mi się, że wystarczą mi spokojnie. On jest dosyć podobny do tego poprzedniego, tylko tam ma po prostu wykończenie z futerkiem. Mega mi szkoda go sprzedać, ale po prostu wiecie, mam go tutaj wciśniętego w szafie, nie nosiłam go od tamtego sezonu, więc chyba tak zrobimy. Taki klasyczny, czarny, skórzany płaszczyk. Obiecałam, że jeżeli ja go nie będę chciała, to oddam go mojej mamie i tak się staje. Jedzie w jej ręce, ponieważ nie założyłam go w tamtym sezonie, jest trochę dla mnie za krótki, a ona jest dużo, dużo niższa, więc wydaje mi się, że na niej będzie się fajnie prezentował. Okej, nie jedzie tak źle, jak myślałam, natomiast mam płaszczyk Barbery. To nie jest trench, tylko taki wełniany, bardziej zimowy. Słuchajcie, był skracany, ponieważ był do ziemi. I jak ja go kupiłam, nie miałam pojęcia, że to jest w ogóle Barbery marka. W sensie, jak już do mnie dotarł, to dostrzegłam to. Natomiast kupiłam go na Allegro, na jakiejś aukcji z 15 lat temu, no może z 13, za dosłownie 90 zł. Ktoś wystawił jako beżowy płaszcz. Ja właśnie wełnianego beżowego płaszcza wtedy szukałam. Jeszcze nie mieszkałam w ogóle w Warszawie, tylko u rodziców w Szczecinie. Zamówiłam i nagle przyszedł mi autentyk Barbery. Ma tutaj w ogóle metkę. Już ze mną jest spokojnie z 14 lat. Może 13, tak jak Wam mówiłam, a jak ja go kupowałam, to on już wtedy miał spokojnie z 20 kilka, także jest to staruszek, ale nadal w super stanie, dlatego nie chcę go sprzedawać, bo wydaje mi się, że to jest taka klasyka na lata, ale kurczę, nie noszę go od kilku lat, szczerze mówiąc, bo jednak skróciłam go, a potem okazało się, że wolałabym dłuższy do ziemi, taki jaki był. Klasyczny beżowy trench, który upolowałam gdzieś w lumpeksie i on robi furorę, jak go tylko zakładam, to wszyscy zwracają na niego uwagę. Jest przepiękny. Co prawda zgubiłam do niego pasek, muszę go odnaleźć,
ale powiem Wam, że zostaje ze mną, bo to jest naprawdę coś takiego, co już mam w szafie od 6-7 lat i super się sprawdza. Tutaj również czarny, klasyczny płaszcz skórzany. Można by powiedzieć, że klasyka, a jakoś wybieram inne, nie sięgam po niego, także on też leci chyba do mojej mamy, bo wydaje mi się, że takie skórzane rzeczy jej się spodobają. Pikowany płaszczyk z H&M-u, taki długi. Ups, połamał się wieszak. Chyba też go wystawię na sprzedaż. Bardzo mi się podoba, ale jakoś nie mam okazji, żeby go założyć. Wyobraziłam sobie na jakieś spacery z psem, a finalnie sięgam po inne kurtki, także odkładam na bok. Klasyka klasyków, płaszcz, który nosiłam przez całą poprzednią i chyba jeszcze poprzednią zimę. Jest to z Berszki płaszcz wełniany. Słuchajcie, naprawdę od dawien dawna szukałam kremowego płaszcza i powiem Wam, że ten nie jest idealny, ale nie mam innej opcji na razie. Może jak coś znajdę, to go podmienię. Wolałabym coś z wyższej półki niż Zara, natomiast na razie ze mną zostaje, dopóki nie kupię innego. Mam takiego cudownego futrzaka, bardzo mi się podoba, ale na co dzień po prostu nie jest dla mnie tak na ulicę. Miałam go w górę, zrobiłam piękne zdjęcia i chyba po prostu go sprzedam. Jest on fajnej firmy, także pewnie będzie na moim Vinted niedługo. Jak to jest możliwe, że ja tu odłożam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, co najmniej z 8-9 płaszczy, a tutaj nadal jest na fulla. Jest troszeczkę luźniej, bo już nie są tak powciskane, natomiast nadal ich jest dużo. Żeby nie było, to też jest kilka Rafała. Więc tak, mamy tutaj taki podział, że są nasze wspólne płaszcze. Więcej jest moich oczywiście. Rafała są z 2-3 sztuki. To są Rafała kurtki, a na dole moje i też je przejrzę, chociaż tutaj raczej wszystko zostaje, ponieważ mam ich niewiele. Myślę jedynie nad tym futerkiem, chociaż tą kurtkę też już powinnam się pozbyć i tą. Zostały tutaj 4 kurtki, jednak tą zostawiam, bo ona jest naprawdę na spacer czy coś mega ciepła. Tą po jakichś 5-6 latach bycia ze mną w szafie sprzedaję. I mam też takie futerko, które mi się niesamowicie podoba, skandynawskiej firmy. Natomiast jest troszeczkę za małe i chyba też muszę je po prostu wystawić na sprzedaż. A bardzo żałuję, bo ogólnie to jest przepiękne. No, a teraz nagranie jest takie w kolorze kaki, ale ogólnie to jest brąz. Wyciągnęłam moją szufladę z biżuterią i zaraz będę układać i Wam opowiadać. Ogólnie to nie jest wszystko, bo ja dużo rzeczy trzymam właśnie w pudełkach takich oryginalnych, jak na przykład tutaj mam Pandorę. Pandory mam taką jeszcze, co najczęściej noszę tutaj. Tutaj ten set. W sensie ja zakładam jakieś wyjścia, czy taki garsionek, a całą pozostałą biżuterię Pandory, bo mam jej naprawdę dużo. Uwielbiam. Mam po prostu w takich pudełeczkach piętro wyżej. Więc już Wam opowiadam, co ja tu mam. Ogólnie tutaj te pierwsze 3 półki to są kolczyki, ale dużo z nich nie noszę już, bo albo są za ciężkie, albo mam swoich faworytów. Dzisiaj na uchu mam swojego faworyta srebrnego. Jeżeli chodzi o złoto, to te kółka noszę je namiętnie, nie chcą się sfokusować, więc po prostu będę chyba szła tutaj wszystko po kolei. Układamy. Tutaj mam jakieś spineczki, bransoletki, pierścionki, takie co mam luzem, naszyjniki pomieszane z jakimiś nowościami, na przykład jak te kulczyki. Czy tutaj mam jakieś kulczyki, ale ogólnie tutaj idą naszyjniki zazwyczaj. Na końcu mam jakieś zegarki, więc działamy, oglądamy i zobaczymy, co tutaj wybierzemy, ale w ogóle zobaczcie, tak się zrobiły kolczyki z wukruka. A naprawdę, słuchajcie, ja tą biżuterię staram się o nią dbać i dajcie znać, czy coś się da jeszcze z czymś takim zrobić w ogóle. Widzę, że mają próbę, więc może da się coś z nimi zrobić. Odłożę je na bok, bo się niesamowicie zniszczyły. Więc tak, te na pewno zostawiam, bo to są moi ulubieńcy. Te miały być duże, a przyszły takie malutkie. Więc odkładam na bok i z tymi tak samo, to ja nie mam ich zakładać takich maciupcich, więc również idą. Zrobię chyba jakieś zestawy po prostu z nimi. Te są cudne, ale zdecydowanie za ciężkie. Te kluczyki są do innych kluczyków, ale nie widzę ich tutaj. Je się tak zawiesza i wiszą, więc je sobie zostawię. To są moje pierwsze vintage takie klipsy, które mam wiele lat już i są ze mną tutaj. I szkoda mi je sprzedać, bo to były pierwsze, ale są tak ciężkie, że naprawdę bardzo rzadko
Mam okazję je w ogóle założyć, ale chyba je zostawię. Te również to są kolczyki, które nieczęsto mam okazję założyć, ale nie są aż takie ciężkie, jak wyglądają. I jak mam jakiś event, to one robią furorę, więc zostają ze mną. Będę miała takie jedne szałowe złote i jedne szałowe srebrne. Ten film będzie bardzo długi. Po prostu, ale chcę wam o wszystkim opowiedzieć. Patrzcie, jak się wytarły. Tutaj ja się odbijam, ale to jest wytarcie, a to są jedne z nowszych, jakie mam w szafie, także... No niestety muszą iść do śmieci. Dobra, nie będę wam chyba o wszystkich opowiadać. Te są tak ciężkie i tak samo te. Ja nie jestem w stanie ich nosić, także dla mnie one odpadają, odkładam. O, a te muszę wam pokazać. Takie muszelki piękne kupiłam je na wyprzedaży w Reserve za dychę. I na przykład na urlopy jakieś pięknie wyglądają. Biorę je na pewno teraz ze sobą. Minęło jakieś 40 minut i sobie poukładałam. Jak widzicie, perły. Uwielbiam i mam ich sporo. Większość to jest naturalna, ale te Vivienne akurat nie są. Tu mam odcienie złota, tutaj srebra i jakieś koraliki. Nad zegarkami cały czas się jeszcze zastanawiam, więc je na chwilę sobie zostawiam. Tutaj praktycznie zostało tak jak jest, bo wszystko mi się z tego podoba. Kiedyś dostałam taki naszyjnik złoty motylek i z wiekiem on mi się coraz bardziej zaczyna podobać. W sensie teraz uważam, że jest przepiękny. Chyba dojrzałam do niego i właśnie muszę kupić sobie jakiś łańcuszek, będę go nosić. Podzieliłam sobie tutaj, mam złote, srebrne, znowu złote. Te będę czyściła, więc jeszcze im daję szansę. Spineczki, bransoletki są podzielone też kolorystycznie. Tutaj mam set taki z Pandory, trzech. I pierścionki, zostało ich naprawdę bardzo mało, bo większość tutaj jest odłożona. Naszyjniki odłożyłam. Dużo tej biżuterii w sumie odłożyłam na bok. Także to by było wszystko w tym filmie. Jeszcze nie ogarniałam spódnic, sukienek, spodni, ale stwierdziłam, że zrobię to przed samym wyjazdem, bo będę musiała po prostu przejrzeć te wszystkie letnie rzeczy i sobie odłożyć na bok. Także żegnam się z wami. Mam nadzieję, że taki film luźny wam się spodobał. Jeżeli chodzi o wyprzedaż mojej szafy, to pojawi się na Vinted, ale niektóre z tych rzeczy już będą na sprzedaż, a niektóre będą potem, bo tak jak wam mówiłam, będę na urlop i już nic niestety więcej nie jestem w stanie wystawić, więc po prostu zaobserwujcie mój profil, no i wpadajcie oczywiście na Insta, bo tam dzieje się zdecydowanie więcej, także widzimy się w kolejnym filmie, pa!